Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś mam dla Was krótką relację z targów Drema. Targi Drema są to targi związane z branżą drzewną. Corocznie odbywają się w Poznaniu. W tym roku trwały od 13 do 16 września. Na pierwszych dwóch dniach miałem okazję być. W tym filmie chciałbym się z Wami podzielić ze swoimi odczuciami na temat tych targów. Chciałbym Wam pokazać, co na nich można było zobaczyć w tym roku. Więc jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie w dalszej części odcinka. Jako że dziś nic nie będziemy robić, przeniesiemy się może w ładniejsze trochę otoczenie. I bum! Mamy ciekawszą scenerię niż warsztat. Chciałem Wam pokazać ostatnie ciepłe dni na Mazurach. Tak tutaj mamy, mimo tego, że sądzi się, że to jest koniec świata. Takie widoki mamy tutaj na co dzień. Możecie zazdrościć albo i nie zazdrościć. Dobrze, przejdźmy do samych targów. Pierwsze po wejściu, jak dotarłem na targi, pierwsze pokazało mi się stanowisko ITA Tools, ale do tego przejdziemy trochę potem, bo jest tam dość dużo do pokazania. Pierwsze, gdzie udałem się w sumie, to stanowisko Feldera. Chciałem zobaczyć nowe maszyny, chciałem zobaczyć, co tam jest do zaoferowania. Stanowisko Feldera było o połowę mniejsze niż w tamtym roku, bo na tamtych targach też miałem okazję być. Ale jednak było soczyste, było naprawdę soczyste. Te wszystkie maszyny robią naprawdę duże wrażenie. Macie tutaj teraz przebitki na wszelkie tam maszyny, które stały. Znajdowały się tam maszyny z serii Hammer, z serii Felder i Format 4. Były też Meyery, ale to ja tam ogólnie nie podchodziłem, ponieważ są to duże maszyny i nie jest to rozwiązanie dla mnie. Chciałbym Wam pokazać to, czym ja się tam interesowałem. Mojej piły oczywiście nie było, bo to jest najmniejsza piła tej serii, ale były 550, były 590, maszyny za grube, grube pieniądze, które swoimi rozwiązaniami dorównują takim producentom jak chociażby Martin. Stanowisko Martina również było, również je tam sobie zwiedziłem, ale było o wiele mniejsze niż stanowisko Feldera. Miło się robi na sercu, gdy chodzisz po takim stanowisku i widzisz maszynę z najniższej serii, która stoi u Ciebie w warsztacie, czyli Hammer A341. Tutaj macie przebitkę na tego hammerka. On był z dostawką wiertarki poziomej. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie się poczułem, że nawet takie maszyny są teraz jeszcze proponowane dla klientów i to na tak ekskluzywnych w sumie targach. Pamiętajcie, że targi takie nie są tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy prowadzą wielkie przemysły. Są to targi dla każdego w sumie miłośnika pracy w drewnie, dla każdego miłośnika tego materiału, ponieważ na targach można dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy, od prac ręcznych do wielkich przemysłowych technologii. Jak już wspomniałem o narzędziach ręcznych, to było stanowisko drewno.pl, gdzie przede wszystkim w oczy rzucało się to, że ktoś tam coś rzeźbi. Pan, który rzeźbił w drewnie, wykonywał tak niesamowite projekty, które no, przykuły moją uwagę. Macie tutaj przebitkę właśnie w tym momencie, jak sobie pan rzeźbi. Zobaczcie, jak mega fajnie dopracowane są te projekty. Wielki szacun za takie właśnie prace. Wymaga to naprawdę sporej ilości czasu i przede wszystkim umiejętności, które były zdobywane latami. Na stanowisku drewno.pl również rządził Łukasz Giergasz, który pokazywał dla ludzi prawidłowe techniki narzędziami ręcznymi, opowiadał w ciekawy sposób, jak to Łukasz, opowiadał w ciekawy sposób historię narzędzi, jak nimi poprawnie pracować. Łukasz znalazł się również na stanowisku Woodmizera w środę bodajże i tam razem z firmą Woodmizer pokazywali strugnicę, którą Łukasz stworzył dla tej firmy i również tam też były historie, opowiadał, jak to wszystko wykonywał. Zauważyłem teraz, że firma Woodmizer kładzie duży nacisk na produkcję narzędzi do obróbki drewna. Wcześniej był to głównie producent traków do drewna, jednak od paru lat sukcesywnie rozwijają swoją markę
o narzędzia do samej obróbki drewna. Pooglądałem te narzędzia, te maszyny, które tam stały. W tamtym roku również się wystawiali chłopaki z narzędzioholików, używali ich maszyn, więc można było sobie popatrzeć na bieżąco, jak te maszyny pracują. Jak już wspomniałem o chłopakach z narzędzioholików, mieli też swoje stanowisko. Może trochę dalej, to była hala numer 6 i tam chłopaki z narzędzioholików wraz z internetowymi twórcami tworzyli szafę w stylu westernowym, szafę na narzędzia, więc przez 4 dni, mogliście oglądać, jak powstaje taka szafa od A do Z. Naprawdę bardzo ciekawy temat. Można było chwilę sobie tam postać, popatrzeć, jak chłopaki działają. Poza tym na tym stanowisku były prowadzone również konkursy, w których można było wygrać ciekawe elektronarzędzia. Obok samych narzędzioholików było stanowisko, które ciekawiło mnie w sumie najbardziej. Gdy tylko dowiedziałem się, że ta firma będzie się tam wystawiała, pierwsze co zaraz po zwiedzeniu tych pierwszych stanowisk, które poleciałem na halę numer 6, żeby zwiedzić stanowisko Kraft Drewu. I oczywiście się nie zawiodłem. Kraft Drew poszedł bardzo mocno do przodu. Dla tych, którzy nie wiedzą, firma Kraft Drew produkuje prasy. Od tego zaczynali. Sam mam ich rozwiązania na warsztacie, jestem bardzo zadowolony. Ale tutaj widać, że wachlarz produktów firmy Kraft Drew się bardzo powiększył. Trochę większy nacisk teraz kładą na rozwiązania dla producentów mebli z płyty. Mogliście zobaczyć podnośniki do płyt z przyssawkami, mogliście zobaczyć wózki do transportu płyt, jakieś rozwiązania do lakierowania stopni, stojaki na odkładanie właśnie takich polakierowanych elementów. Mogliście zobaczyć prasę, która u mnie stoi na warsztacie. Mogliście zobaczyć również prasę, wielką, przeogromną prasę, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Jest to prasa pneumatyczna o bardzo dużej powierzchni roboczej, na której wykonywanie klejonek wydaje się być naprawdę bardzo dużą przyjemnością. Poza tym jakieś dodatkowe jeszcze stojaki do samego lakierowania, większe wózki transportowe. Naprawdę nie zawiodłem się. Firma Kraft Drew idzie bardzo mocno do przodu. Wydaje mi się, że za niedługo będą wiodącą marką w Polsce, a potem życzę im, aby to była wiodąca marka w Europie. Także naprawdę trzymam za Was kciuki, chłopaki. Świetna robota. Byłem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem. Pomijając te stanowiska, które tak najbardziej mnie interesowały, no to były takie duże przemysłowe maszyny, rozwiązania może niekoniecznie dla rzemieślników, tylko dla wielkich fabryk. Naprawdę też było na czym oko zawiesić, fajnie sobie popatrzeć, jak te roboty tam przenoszą te wszystkie elementy. Bardzo mało w tym roku było stanowisk, gdzie były narzędzia, elektronarzędzia. Poza Milwaukee, które znajdowało się w jakimś przedsionku chyba hali numer 5, był, z tego co kojarzę, tylko Stanley na stanowisku narzędzioholików, więc naprawdę w elektronarzędzia było bardzo ubogo w tym roku. Nie było takich firm jak Hikoki, Festool, czy Bosch. No, tak trochę w tym temacie było ubogo. Było dużo maszyn, ale mało bardzo elektronarzędzi. Trochę słabo w tym temacie, no ale no cóż, no tak wyszło. Kolejny wystawca, u którego spędziłem w sumie bardzo dużo czasu, relatywnie do tego, ile tam przebywałem na całych targach, było to ITA Tools. ITA Tools jest to polska firma, która produkuje świetnej jakości narzędzia tnące, typu tarcze, frezy i różne tego typu rzeczy. Jednak sama ITA Tools ma również swoją odnogę, nazwijmy to odnogą, którą jest Premium Tools, która jest dystrybutorem takich marek jak Picher, CMT, Staco, Virutex, Sevrol i tak dalej. Tutaj naprawdę było na czym oko zawiesić. Było to jedne z większych stanowisk w tym temacie. I firma ITA Tools ogólnie poszła bardzo do przodu. Wybudowali teraz swoją fabrykę w Mielcu, gdzie możecie wysyłać narzędzia do ostrzenia, gdzie możecie wysyłać narzędzia
do naprawy. Znaczy chodzi mi o takie rzeczy typu tarcze, frezy i tak dalej. Oni wam to mogą naprawiać. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie idą do przodu. Miło się na to patrzy. No i poza tym cała gama tych produktów, które oferuje Premium Tools, jest bardzo szeroka. Od tarcz CMT, frezy, plus jakieś narzędzia Wirutexa. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo i ciężko by było o tym wszystkim powiedzieć. Na tych stanowiskach, gdy do kogoś podeszliście, chłopaki byli naprawdę bardzo dobrze przygotowani, potrafili o wszystkim opowiadać bardzo ciekawie i zachęcać was do kupna takich narzędzi, przekonywać was o ich jakości. Naprawdę bardzo, bardzo cieszę się, że ta firma się tak rozwija, ponieważ jest to polska firma, bardzo fajnie się na to patrzy. Sami wystawcy i organizatorzy targów zadbali o to, żeby zwiedzającym było naprawdę komfortowo. Można było sobie bez problemu w wytyczonych strefach zjeść, można było sobie zamówić kawkę, nie było z tym totalnie żadnego problemu. Były organizowane również konkursy dla zwiedzających, tak jak już wcześniej wspomniani narzędzioholicy robili konkurs chyba co godzinę, nie wiem dokładnie jak to wyglądało, ale co tam nie przechodziłem, to zawsze był jakiś konkurs. Był oczywiście coroczny konkurs wbijania gwoździ, gdzie pula nagród była naprawdę duża, dość spora. W tym roku widziałem nawet, że był konkurs rzutów w darta. Nie wiem, kiedy był finał, ale widziałem, że w środę jeszcze chłopaki tam bardzo intensywnie ćwiczyli. Także naprawdę było dość ciekawie. Takie samo obejście tych targów, można sobie zrobić rundę w jakieś 2-3 godziny na spokojnie. Ale tak, żeby zahaczyć każde stanowisko, porozmawiać z ludźmi, porozmawiać o jakichś tam rozwiązaniach technicznych, które oferują wystawcy, no to te 4 dni sądzę, że na spokojnie można by było tam siedzieć i tylko rozmawiać. Oprócz samych wystawców na targach można było spotkać internetowych twórców, takich, którzy tworzą filmy w internecie, na YouTubie, takich, którzy prowadzą jakieś ciekawe Instagramy lub TikToki. Można było między innymi spotkać Michała z kanału Argo Woodcraft, można było spotkać Sebastiana z kanału Sęki Wióry Dziury, można było porozmawiać z Łukaszem Giergaszem, był również Krzysztof Szociński, który kiedyś prowadził kanał Stolarnia od Zera, teraz jest to Stolarnia Krzysztofa Szocińskiego już po prostu. Można było z Krzyśkiem porozmawiać, podejść. Krzysiek był na stanowisku agencji AMK, gdzie prezentował swoje umiejętności tokarskie. Toczył w drewnie ciekawe rzeczy, jakieś tam talerze, więc naprawdę bardzo fajnie się na to patrzy tak na żywo, gdzie temat tokarski jest mi totalnie obcy, ale naprawdę patrząc w prawną rękę, fajnie, fajnie naprawdę się na to patrzy. Miałem okazję podejść z Krzyśkiem, tam zamienić 2 słowa, zrobić sobie zdjęcie, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Na stanowisku narzędzioholików wspomnianych już byli tacy ludzie jak Jacek z kanału Milion Pomysłów na Minutę, czy kiedyś młody stolarz, który przebranżowił się już na wytwórnię mebli drewnianych. Także w tym roku było bardzo różnorodnie, bardzo mi się podobało. Na pewno na takie targi będę uczęszczał co roku, ponieważ można tam spotkać przede wszystkim bardzo ciekawych ludzi i porozmawiać z wieloma ciekawymi osobami. Uważam, że każdy interesujący się czy to samym drewnem, branżą meblarską, branżą drzewną, powinien wpisać w swój kalendarz tego typu imprezy, ponieważ bardzo to podbudowuje. Bardzo to podbudowuje, bardzo to motywuje do pracy, do dalszego działania. Można przede wszystkim nabyć tam dość sporo wiedzy na różne tematy, także naprawdę jest bardzo ciekawie. Ja na takich eventach będę, na tym szczególnie evencie będę pojawiał się co roku, jeżeli będzie tylko taka możliwość. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba na takich eventach. No i co? Mogę was tylko zaprosić już na kolejną edycję takich targów. Na pewno mam w planach wybrać się na tę edycję kolejną, jeżeli się odbędzie oczywiście. Nic nie pokrzyżuje planów organizatorom. Więc mogę was tylko serdecznie już dziś zaprosić na kolejne tego typu wydarzenia.
Dobrze, będziemy kończyć. Nacieszcie jeszcze się ostatnimi chwilami tego pięknego jeziora. No i co? Widzimy się już w następnym filmie. Mam nadzieję, że za parę dni, ponieważ jestem w trakcie nagrywania kolejnego odcinka dla Was, ale to jest proces, który troszeczkę trwa, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i widzimy się już we wtorek o godzinie 17 na moim kanale. Teraz Was żegnam. Na razie. Cześć. O matko, weź tu wstań teraz z tego. Wszystko było fajnie. Oj, 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 oj.